Jochy, to jest Siemank, widzę, w tym odcinku powiem wam, jak zrobić sobie kolejne darmowe itemy w Fortnite. Między innymi będzie w nich lotnia, malowanie oraz ekran wczytywania, to już zapraszam do oglądania, a wszystkie nowe osoby zachęcam do subskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków na tym kanale. A teraz bez żadnego przedłużania zapraszam was do odcinka. No i okej, mamy tutaj taką stronę. Oczywiście link do strony będziecie mieli w opisie. No i jak tutaj sobie zjedziemy, to mamy do zdobycia lotnie drużyny mechów. Dynamiczny motyw na PlayStation, to oczywiście nas nie dotyczy, ekran czytywania, cała masala Fortnite, jakiś tam awatar na PlayStation, malowanie mieniący się opal, no i kolejny awatar na PlayStation Network. No i tak, pierwsze co robimy, to logujemy się tutaj, oczywiście akceptujemy tutaj zasady i warunki, klikamy zaloguj, no i w tym momencie będziemy musieli się zalogować za pomocą konta PlayStation. Jeżeli nie macie tego konta, to możecie je założyć właśnie na stronie PlayStation i później połączacie je z Fortnite'em. No i okej, ja już jestem zalogowany, jak widzicie. Pisze mi tutaj, że nie mogę brać udziału w tym, ale zaraz to naprawimy. No i okej, jak już się zalogujemy, ja niestety jakby nie jestem zalogowany, ponieważ nie pamiętam na jaki, jakby z którym kontem PlayStation sobie połączyłem konto Epic Games, ale ja poza odcinkiem to sobie ogarnę, także na spokojnie. Chodzi tutaj o to, żeby wam pokazać, jak to zrobić wszystko. No i tutaj łącznie musimy przeżywać 15 milionów kręgów burzy, żeby dostać ekran wczytywania oraz jakiś tam dynamiczny motyw na PlayStation. Przetrwać 30 milionów kręgów burzy, żeby dostać malowanie i 42 miliony kręgów burzy, żeby dostać lotnie drużyny mechów. Tutaj mamy napisane, że możemy to robić na każdym trybie Battle Royale zero budowania oraz na rękach 100, co wiem, to nie działa. Mamy na to 5 dni, w sumie już teraz 4 dni, 15 godzin, 28 minut. Nie martwcie się, nie musicie tego jakby solo robić, nie musicie sami 42 milionów kręgów burzy przetrwać. Natomiast wszyscy gracze biorący udział w tym wyzwaniu muszą to zrobić, abyśmy, że tak powiem, odblokowali właśnie te wszystkie nagrody. No i to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że on wam się spodobał. Trzymajcie się i cześć.